powiem wam tak szczerze, że no nam generalnie w gospodarstwie nawet lepszy pług nie jest potrzebny tak właściwie, bo na to, żeby tutaj zasiać później na tych naszych polach pszenżyto czy też owiec na przykład, no to my nie potrzebujemy tutaj jakiejś nie wiadomo jak przerzuconej dobrze gleby, żeby nam to urosło. To co ma się tam przegryźć pod ziemią, to co ma się przekompostować, to się przekompostuje. Też nie ma potrzeby ryć pół metra w dół, bo po co? Tak jak niekiedy widzi się niektórzy gospodarze, o co to nie oni, ciągniki mają długi, ciągniki po 200 koni, długi jakieś nie wiadomo jakie, i oni wyorzą tylko po pół metra do dołu, wyorują przy okazji ten cały ił, tą całą korozję, która jest głęboko pod ziemią. I co? Myślicie, że to jest aż takie dobre? Jak wywalacie właśnie ten cały ił na drugą stronę? Nie wiem, moje zdanie jest takie, że to jest czasem niepotrzebne. No ale wiecie, my Polacy, cebulacy, to lubimy się chwalić, lubimy pokazywać się z jak najlepszej strony, a często gęsto przesadzając po prostu z różnymi kwestiami, no. Ale to jest temat rzeka. Ja tylko wam po prostu mówię, że nie ma sensu kupować w naszym gospodarstwie jakiegoś lepszego pługa, bo on nam by się po prostu nie sprawdził. On by nam się nie sprawdził, on by się tak naprawdę nam nie przydał, ten pług. Tak jak mówię, do tego co my zasiewamy, to w zupełności naprawdę nam wystarcza. W ogóle powiem wam, że fajnie, że on ma 4 skiby i że mamy zetora, że jest ciepło, że jest szybciej. Przecież ja kurczę kiedyś, jak byłem taki mały, ja to już ciągnikiem tak właściwie jeżdżę od, żeby wam nie skłamać, no gdzieś od 8, myślę, że koło 8 roku życia zacząłem już podjeżdżać coś tam ciągnikiem pomału, jeździć. Później już zacząłem robić takie cięższe prace polowe, takie bardziej odpowiedzialne. I zgubiłem wątek. A, miałem powiedzieć, że kiedyś w roku 2008 kupiliśmy właśnie zetora, później dokupiliśmy właśnie te pługi, które teraz tutaj widzicie. No to jak ja się przesiadłem z ciapka na zetora, to ja mówię, no nie, to jest niemożliwe. Jak ja orałem pole 2 godziny, to teraz wsiadam z zetora i robię to pole w pół godziny. Dla mnie to było już coś takiego, że kurde, faktycznie można to zrobić szybciej i można to zrobić lepiej. I w lepszych, komfortowych warunkach. Powiem wam, że do tej pory naprawdę nie ma na co narzekać, bo nam nie jest potrzeba więcej, rozumiecie? Nam nie jest potrzeba więcej. Jedyną rzeczą, którą dobrze by było zrobić, jest to, że fajnie by było kupić jakąś przyczepę. Bo przyczepa, no nie ukrywam, mogłaby być dla nas przydatna. Do zwożenia siana, do zwożenia bel ze słomą, do wożenia obornika na przykład na pryzmę, czy też do wożenia po prostu zboża. To nie ukrywam, że przyczepa by nam się przydała, bo ten nasz wóz przerobiony, no jest to mocne dziadostwo, bo nie powiem, że nie, bo tam szyny wstawione są 2. Jeszcze tato mój robił. Kiedyś, trzyma się to fakt faktem. Ale powiem wam, że ogólnie to, no przyczepa by się przydała. Jakaś nie wiadomo jaka też nie, zwykła 4-tonówka,
z kiblem myślę, że dałaby sobie radę i nic więcej do szczęścia nam nie potrzeba. Kombajn zbożowy jest nam niepotrzebny. Ja wolę zapłacić co roku 2000 za kombajn i mieć po prostu na usługę kogoś wziąć, niż robić u siebie, kombajnować, przepuśćmy tam jeden dzień w roku, bo więcej to nie wychodzi, i później, żeby on sobie stał w stodole, czy tam w tym, na hali. Bez sensu. I jeszcze go trzeba remontować, trzeba, wiadomo, trzeba go smarować, trzeba dbać o niego. Wszystko się psuje tak samo, także nie. Nad kombajnem nie myśleliśmy nigdy i raczej z tego nie skorzystamy. Poza tym mówicie, znaczy powiedzielibyście, że na usługę bym sobie pojechał. Jakbym kupił taką popierdółkę, to też nikt za bardzo na usługi nie chciałby mnie brać. No teraz na usługę, jak ktoś kogoś bierze, to minimum bizona 556 się bierze, tak? No bo to jest w miarę kombajn szybki, w miarę wydajny. Także taką małą popierdółkę jakbym kupił, to wiecie, to ja bym na nią na pewno nie zarobił. Tak jeszcze dla porównania tylko wam pokażę, że tak jak po miejscu, w którym mieliście kukurydzę, na przykład tutaj na tym polu, no to zobaczcie, no tutaj w tej kukurydzy ani tutaj żaden chwast nie rośnie, ani żadnych resztek pożniwnych tutaj nie ma, jedynie te zostały, te korzenie i te pałki po tej kukurydzy, o, tylko to jedynie zostało, więc tutaj jak spojrzycie na to oranie, no to gołym okiem widać, że tutaj nie ma prawa nic więcej wystawać poza właśnie jakimiś resztkami kukurydzy. A tutaj na tym polu, jeśli widzimy resztki pożniwne zmieszane z chwastem, to gdzie nie, gdzie można zauważyć to, że to wszystko się nie przykryje, no przecież coś takiego przykryć, gdzie to ma powiedzmy 30 cm, no to może być delikatnie problem. Nie wszędzie to się wszystko przykryje, nie wszędzie to się wszystko schowa. Nie wiem, mi się wydaje, że źle nie jest. Źle nie jest i nie ma co kombinować więcej, bo można czasem przekombinować. Jedynie właśnie z tą broną można pomyśleć, bo ta brona to może być dobra opcja. Ale zimno, ja pierdzielę. W tej kabinie tak fajnie, a jak się wyjdzie z ciągnika, to dramat. No i jak? Lepiej przykrywa, nie? O tak równo jako to, że już tam jest takie wiele pyszne. No ja właśnie, no tak, ciężko jest to wszystko przykryć, tak? Tak, ale jak będzie pyszne pole, bo tutaj to uważaj, na tym to nie będzie. No. Dobra, ja jadę, bo zimno. A tutaj na tym polu, gdzie jest dużo resztek pożniwnych i chwast i jakieś
takie plity, nie wiadomo co, nierówności, no to tutaj jest problem, dlatego tak też może wam się wydawać, że ten puch po prostu wszystkiego nie przykrywa. I tyle w temacie pługa. I tyle w temacie orania. Kończymy oranie w tym roku. Dziękuję za oglądanie. Cóż mam więcej powiedzieć? Mam jeszcze jeden plan odnośnie pługa naszego, ale to wam może powiem kiedy indziej. Dzięki za oglądanie. Łapeczkę w górę zostaw. Jak ci się podobało, oczywiście subskrybuj. A ja lecę.